Potrafiliśmy wyjść z przewagi bodajże chyba 13 punktów, potrafiliśmy wrócić i wygrać mecz. Cieszy, bo ten zespół to pokazał już nie pierwszy raz w tym sezonie, że potrafi z takich opresji wychodzić i to jest naprawdę bardzo, bardzo budujące. No cieszymy się, że obroniliśmy pierwszy mecz, własny parkiet, no i trzeba się zregenerować przed meczem numer 2. Wiem, że i kibice, i obserwujący lubią, jak wpadają te trójki. Tak, bo to daje energię, chociażby się Tony Meyer czy Bryce Brown dali tą energię tymi trójkami. Natomiast ja uważam, że trójki czasami nie przesądzają o wygranej. Przesądza bardzo dobra obrona zespołowa, walka o każdy centymetr boiska i to dzisiaj pokazaliśmy. I've been confident since preseason. I think we got a good team overall. I think we can be a good team in this league, make some noise. As far as confidence, I think everybody is confident individually and as a team together, I think we can do some big things in this league. It's a great city. I like the fans so far that came out to the game. We got great fans. It's a great environment to play in. And you feel welcomed as soon as you come to session. I'm still trying to learn my Polish, so excuse my if I mess up words. I love him. Having fans is a great thing. Someone to have your back, keep pushing you, motivation, great supporters, and that's what we need to keep on pushing and keep winning. So thanks to the fans. Hopefully we have good fans all year. It's
it's always a little different in each league you're playing, but the team's been doing a real great job of me, introducing me, getting me used to the league, getting me ready for gameplay. My teammates been helping me out, so it's been a great team effort all around, helping me adjust. As a city, I really haven't been out as much. Only think I've been to the city like 3 or 4 times since I've been here. But the city is pretty nice so far. As an organization, it's a great organization as far as I know of right now. I'm very comfortable and I feel like home. Że prowadząc 18 punktami nie można pozwolić już zespołowi przeciwnika wrócić do meczu, a wiedziałem, że zespół Zielonej Góry może wrócić tylko szybkim atakiem i w tym szybkim ataku zbudowaliśmy ich taką ich confidence, czyli tak zwaną pewność siebie i ta pewność siebie spowodowała, że w czwartej kwarcie dostaliśmy 4 rzuty chociażby za 3 punkty. No było niespodzianką to, że Szymon Wójcik trafił 2 razy, bo wiemy, że różnie bywa z tym rzutem, ale ta ich pewność siebie, że zrobili duży run, spowodowała to, że mieliśmy dużo kłopotów. No cieszy wygrana, że potrafiliśmy w tych końcowych minutach troszeczkę zachować zimnej głowy. Dzisiejszy mecz nasz z serii bardzo trudnych meczów, bo pierwszy mecz mieliśmy z zespołem Mistrza Polski, dziś graliśmy z wicemistrzem, za tydzień gramy z brązowym medalistą i nie ukrywam, że w momencie, w którym teraz jesteśmy, no nie jest to łatwy mecz. Na pewno mecze nie będą, kolejne też nie będą łatwe, ale ten nie był łatwy ze względu na to, na rangę przeciwnika i na kłopoty, które mamy. To było też widać troszeczkę, dzisiaj nie zagraliśmy w swoim stylu. To znaczy, widząc jak zespół wygląda, jak funkcjonuje, troszeczkę postanowiłem się jednak cofnąć i grać bardziej obronę zespołową 5-5 niż tą taką obronę na całym boisku. I tutaj zmiana, ja myślę, że ta zmiana mogła troszkę przynieść efekt. Cieszę się z wygranej bardzo, tak jak powiedziałem, to był wymagający przeciwnik. Jaka zaplanowana akcja, Rice Brown, 6 sekund do końca, Brown, 2-3, Cuthbertson, na wygraną, tak jest, trafia za Cuthbertson, ależ teraz pokazują rywalom, a Maciej Żmudki też podszedł, ależ niesamowicie dramatyczny mecz i trójka Zaka Cuthbertsona, cóż za spotkanie, zasłużone, powiem tak, zasłużone zwycięstwo. Bo tylu przeciwnościom losu dzisiaj musieli się stawić zawodnicy Kinga.
ja nie ukrywam, że to teraz, tak jak powiedziałem przed meczami, że zawsze spodziewam się tego, że może być różnie, prawda? Że to jest tylko tak naprawdę ostatnia akcja, też może być jakąś tam loterią. Tylko że to trzeba był. Ta ostatnia akcja była pokłosiem tego, co się działo wcześniej, tak? Że Zach był bardzo zdeterminowany. On trafił naprawdę otwarte rzuty. Bardzo dobrze grał Bryce Brown, bo tak naprawdę oni we dwóch rozegrali tą akcję. Powiedziałem do Bryce'a, że ty możesz wykreować, możesz minąć, masz wyższego zawodnika, ale na pewno ktoś będzie wolny na pozycji i znajdź go, bo będzie obrona skupiona na tobie. I tak było. No, znalazł Zacha. No, to było wykonane automatycznie i też taki automatyzm, no, taki wybuch radości, bo tak naprawdę no, można powiedzieć, że prowadziliśmy cały mecz i mogliśmy przegrać w tej samej końcówce, ale charakter, ta determinacja i to, co mówię, działo się przez cały ten mecz, doprowadziło do tego, że to my wygraliśmy i cieszyliśmy się w ostatniej sekundzie, czy po ostatniej sylenie. Pierwszy mecz i próbować wygrać i próbować wygrywać dalej. To będzie na pewno, nie będzie łatwo. Wiemy, w jakiej formie jest Spójnia. Przynajmniej w ostatnim meczu też pokazała w Lublinie, że potrafi tam wygrać z gospodarzami, ze zespołem Startu, więc na pewno będzie ciężki bój, którego się spodziewamy. No wiadomo, że nie możemy się doczekać tego pucharu. Dobra. Walczymy, idziemy na trening. Bierzemy się do roboty. We're excited to play against Spoonie, you know. Good draw for us. We're, you know, looking forward to it. Derby game one more time. Derby game one more time. Yeah, it's always exciting playing the derby game. So, should be a exciting first round game. Okay, thank you so much. Yeah. Phil, Spoonie, what can you say? It's gonna be an exciting game. Great first round game. Get your popcorn ready, man. Panowie. Zadowolony Kostek? Zlasowany? Bardzo. To był bardzo ciężki mecz. Kapitan, gorąco po losowaniu, Fifi. Cieszysz się, czy się nie cieszysz? No myślę, że rozpoczniemy bardzo fajnym meczem. Tegoroczny Suzuki Puchar Polski. Derbami pomiędzy Wilkami King Street Szczecin, a Spójnią Stargard. Myślę, że będzie to bardzo fajny i przyjemny początek dla oka kibiców.
I'm glad we got the win. It was a tough game. We pulled it out at the end. We stayed poised and we fought back towards the end of the game, and which makes us a good team, which makes this team very special. We don't let down in any circumstances. We fight adversity, and the fans was great in the moments and helping us get back. And we just never let our head down and never gave up. And that's what I like about this team. Wiemy, że tą poprzeczkę sobie coraz wyżej stawiamy i mamy coraz większe oczekiwania wobec siebie i wobec zespołu. I tak im wyżej ta poprzeczka, tym te oczekiwania są większe. I no nie możesz na chwilę odpocząć, na chwilę się zrelaksować, bo wiemy, że te mecze, jeszcze tych meczów dużo jest do rozegrania w sezonie zasadniczym, a tak naprawdę wszystko wyjdzie podczas play-off i do tego trzeba się bardzo, bardzo dobrze przygotować. No i tak jak powiedziałem, radości nie ma, może tam małe jakieś takie, mała satysfakcja, ale to tutaj nie ma czasu na świętowanie. Będzie czas, jak będzie czerwiec, wtedy będziemy wszystko podsumowywać i będziemy albo świętować, albo analizować, dlaczego tak, a nie inaczej. Hamilton już na pokładzie w Szczecinie, pierwszy dzień za nim. Jest trener zadowolony, że wreszcie udało się tego zawodnika sprowadzić, którego szukaliśmy chyba kilka miesięcy tak naprawdę. No tak, szukaliśmy zawodnika kilka miesięcy, a tak naprawdę w tym ten last call, czyli deadline, który był 27 marca, zmusił nas do tego troszeczkę, żeby to przyspieszyć. Te negocjacje trwały dość długo, bo prawie cały tydzień, ale finalnie się udało, tak naprawdę do ostatnich minut gdzieś to było przeciągane. Czy jestem zadowolony? Jestem. Potrzebowaliśmy zawodnika na tą pozycję. Ja myślę, że zespół troszeczkę też odżyje dzięki temu. Zawodnicy też, jak z nimi rozmawiałem, konsultowałem, co nam potrzeba, to też mówili o tym, że taka pozycja by nam się przydała. Jest to gracz doświadczony. Mam nadzieję, że będzie chciał się pokazać, wrócić do dużej koszykówki. I see the guys have great chemistry. Everybody plays hard and the guys were very helpful with getting me integrated into the team. I mean, if coach decides to play me or the minutes he does play me in, I'm just try to be effective as I can and throughout the end of the year before the playoffs just try to find my way with the team, find what I need to do to better help this situation and try to go win a championship. I can't wait to feel your energy, can't wait to see you, and let's win some games.
mam powiedzieć o tym mistrzostwie Polski? No to wiadomo, że to trzeba zacząć. Tak jak teraz jesteśmy, czerwiec, tak? No to trzeba się wrócić do tego czerwca 2022, kiedy ten zespół został budowany. A może nawet maja, bo pierwsze rozmowy to były w maju po sezonie z Andy Mazurczakiem i Stonem Meyerem, czyli tam się tak naprawdę to wszystko zaczęło. Jak ja zaczynałem robić ten zespół, to tak nie myślałem o tym, żeby zdobyć mistrzostwo Polski, myślałem o jednym. Stworzyć zespół, który będzie fajnie grał w koszykówkę. Czyli będzie przyciągał kibiców na hale, czyli w telewizji, jak ludzie będą oglądać, to będą z tego zadowoleni. I z tego zespołu, który mam taką satysfakcję, że grał widowiskowo, nagle przerodziło się coś wielkiego, że ten zespół może osiągnąć sukces nie tylko widowiskowo, ale też czysto tak można powiedzieć fizycznie, czyli zdobyć coś wielkiego. Nie, jest na spokojnie, to jeszcze nie mam takie coś i chyba chłopacy też nie mamy takie coś, że to zrobiliśmy, że wygraliśmy mistrzostwo. Jeszcze tak nie doszło do mnie, przynajmniej do nas. No super sprawa, cieszę się bardzo, niesamowite. Myślę, że cieszymy się bardzo, z jaką grupą to zrobiliśmy, cieszymy się i myślę, że dojdzie do nas powoli, jak już wracamy do domu na spokojnie i przygotowujemy się na następny sezon. Najfajniejsze dla Ciebie w trakcie tego sezonu? A, to jest łatwe, grupa ludzi, szatnia, wszyscy tutaj, co byli, co są, niesamowici, każdy jest naprawdę niesamowity człowiek, dobry człowiek, była taka energia przez cały rok, że nikt nie patrzył na siebie, tylko każdy patrzył na tego obok siebie, chciał dla drugiego jak najlepiej na parkecie i poza. I myślę, że to jest naprawdę co wspomnę, bo oczywiście mistrzostwa mamy to ze sobą na całe rzeczy. Jest przykład statuetka, są przykład nagrody, są to i to, ale myślę, że te relacje, te przyjaźni, co w tym roku zbudowaliśmy, to będzie warto do końca naszego życia i to myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy to samo powiem. Że powiedzą, że ta grupa ludzi, co była w tym roku i że zrobiliśmy to razem. To jest najlepsza rzecz, co w tym roku było.